Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Jesteśmy na premierze filmu Kryptonim Polska wraz ze mną jeden z bohaterów, czyli Maciej Musiałowski. Witaj. Witaj, cześć. Słyszałam, że grasz byłą gwiazdę piłki nożnej i mam pytanie, czy w przeszłości jako mały chłopiec marzyłeś o tym, jak wiele chłopców tak naprawdę, żeby zostać takim piłkarzem? Nie, nigdy nie marzyłem o karierze sportowca, nie. A czy jakoś miałeś w przyszłości do czynienia może z piłką nożną, jakąś inną dyscypliną, żeby ten sport jakoś był obecny w twoim życiu? Naturalnie sport był obecny w moim życiu, ale bardzo rzadko był to sport grupowy typu piłka nożna. Jeżeli bardzo lubiłem jeździć konno w dzieciństwie i głównie od dzieciństwa uprawiałem jazdę konną sportową. Uprawiałem również szermierkę i myślę, że na tym się kończyły moje jakby sportowe dokonania. Naturalnie jakoś czasami z braćmi czy coś pokopać piłkę, każdy lubi, ale żeby mówić o jakimś marzeniu zostania piłkarzem, to nie, nie byłem w tej grupie. Więc mam następne pytanie, czy trudno było ci się wcielić w rolę byłego sportowca? Nie, absolutnie nie było mi trudno, ponieważ mam wielu kolegów, moi bracia uprawiają różne sporty. Każdy z moich znajomych uprawia jakiś swój własny sport, ja również, więc wystarczyło zrobić research i tak oto doszedłem do tego. Poza tym mój bohater, zaczynamy film od już po jego karierze sportowej, kilka miesięcy dobrym. Emeryturka taka jest. Myślę, że jakieś 5-6 miesięcy jest już po kontuzji, która wykluczyła go na zawsze ze sportu. Przez co ten bohater jest taki złamany i przez co właśnie przeżywa to, co przeżywa. A co dokładnie przeżywa, jakbyś mógł nam przybliżyć? A mój bohater jest teraz w momencie, w którym jego plan na życie legły w gruzach i zaczynamy z takim poczuciem film i nie wie do końca, kim ma teraz zostać, skoro już tyle lat poświęcił swojego życia na sport. Myślę, że to jest właśnie bardzo, jakby często się zdarza wśród młodych ludzi, że coś, co sobie zaplanowali, nie wychodzi i właśnie w takim momencie jest mój bohater i z tym zaczynamy film i później podczas całej fabuły ten Staszek odkrywa siebie przez miłość, która go nieoczekiwanie zostaje. Zdarza się po prostu, że on zaczyna się zmieniać. I tak to właśnie jest. Obok ciebie jeszcze w tym filmie są inne znane nazwiska. Borys Szyc, Antoni Królikowski. Jak ci się współpracowało właśnie z jednym i z drugim panem? Bardzo dobrze mi się współpracowało. Znam tych dwóch panów już jakiś czas, więc... To spotkanie było ciekawe, uczące i bardzo kreatywne. A to jest tak właśnie, że jak jesteście w jednym pomieszczeniu, to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, czyjeś ego tak przewyższa na przykład i jest ciężko się dogadać, czy jakoś znajdujecie nić porozumienia? Nie sądzę, żeby tak było. Gdyby tak było, to trudno by było z takimi osobami pracować, więc mogłyby one po prostu zwyczajnie przestać pracować. Wszyscy na planie muszą wiedzieć, po co tu jesteśmy. Jesteśmy na planie, żeby stworzyć film, a nie żeby się popisywać, jak mówisz. Więc na planie wszyscy raczej wiedzą, co robią i byłoby głupio komukolwiek, nie wiem, robić jakieś dziwne rzeczy. A jakieś trudności napotkałeś na planie? Nie. To była bardzo płynna, dobra praca. Zawsze wyjazdowe zdjęcia, a w tym przypadku wyjechaliśmy do Białegostoku, jednoczą ekipę filmową dużo bardziej niż zdjęcia takie stacjonarne, warszawskie. Więc ten plan był fajny, ciekawy, dużo wspaniałych nowych relacji zawiązaliśmy. Więc bardzo dobrze to wspominam. A to też jest bardzo ważne, żeby się dobrze dogadywać i mieć fajne też znajomości w trakcie i po. Maćku, ja cię dłużej nie zatrzymuję. Gratuluję oczywiście kolejnego sukcesu. I co? Mam nadzieję, do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo. Cześć. Hej.